Myślę, że wyznaczaliśmy sobie jakieś takie mniejsze cele, odnosiliśmy jakieś takie sukcesy krok po kroczku. Porażki na pewno też były, no bo wiele takich momentów zwątpienia, czy tego, że w ogóle to jest za duży projekt było. Natomiast no, jakoś sobie z tym poradziliśmy, no i gdzieś tam krok po kroczku właśnie udało nam się pozyskać tych sponsorów, zdobyć środki, zrobić tą łódkę, można już powiedzieć, śmiało. I w tym momencie nic nie stoi nam na przeszkodzie przed wypłynięciem. Dla mnie pływanie po morzu jest trochę wyzwalające. Bardzo lubię oglądać wschody i zachody słońca, jak dookoła jest tylko woda. To jest trochę uspokajające, trochę wyciszające. Na pewno dobrze się przy tym czuję. Mam na imię Mikołaj, mam 22,5 roku w tym momencie. Pochodzę z Łodzi. Posiadam patent jachtowego sternika morskiego, patent operatora radiowego SRC, dokumenty STCW oraz kilka szkoleń takich jak Sea Survival czy inne tematyczne szkolenia żeglarskie, a w tym momencie oczekuję na wydanie patentu kapitana jachtowego. Cześć, ja jestem Daniel, mam 23 lata i od urodzenia mieszkam w Łodzi. Na co dzień zajmuję się organizacją takich rejsów turystycznych. Dotychczas organizowaliśmy rejsy typowo za granicą, na jakichś łódkach czarterowych, najczęściej tygodniowe rejsy. Kosze, relingi, tutaj też warto się zawsze złapać. W międzyczasie mamy żółte lifelinki, gdyby ktoś chciał się przejść na dziób, to zawsze jest to też, by się do tego złapać. No dopiąć raczej nie przy tej pogodzie, bo nie było, byłby to lekki przerost formy nad treścią. Wszystkie wanty i te metalowe liny, które idą do masztu, również są elementem, za który można się bezpiecznie złapać, tak? Nie mam przecież tylko za te liny, co chodzą, jakby, nie? Czyli tak, wszystkie liny za te liny, za te, co są do maszty zamocowane, to za to się nie opiemy, a za resztę można sobie. Jak kotwica nie zahaczy? No to w takim razie odchodzimy. Luzuj, oddaj, a Daniel na pokład. Ty, no wieje nawet całkiem sensownie, bym powiedział. To co, na hel? Dla mnie piwo? Mhm. On nie może pić, jakby się jakie piwo? Łomżę gruszkową. Gruszkową? O, moja ulubiona. A z którego sadu? Z tego, co za hotelem rośnie. Dziadka Henia. Siedząc ze swoją załogą po rejsie na Mazurach i popijając piwko przy grillu, nagle dostaję telefon od jednej z kursantek Daniela, iż złamał rękę. Moja pierwsza myśl to było: noż kurde, co on znowu odwalił? W połowie sierpnia, prowadząc jeden z rejsów na Mazurach, a tak dokładnie to szkolenie na patent żeglarski, tak naprawdę przedostatniego dnia, schodząc z jachtu, wywróciłem się i o krawędź pomostu, do którego była zacumowana łódka, uderzyłem moją kością ramienną tutaj. Troszkę zacząłem myśleć o tym, czy nie będzie trzeba kołować dla niego jakiegoś zastępstwa na początek, ale później okazało się, że w zasadzie te wszystkie operacje poszły całkiem nie najgorzej. Dzielnie się rehabilituje. No a ja tutaj dłubię, walczę, podłączam, myję, sprzątam, przeciągam resztki kabli. To jest na pewno duża komplikacja, ale na pewno jestem pewien, że Mikołaj da radę. I też już tych prac nie zostało dużo, także też sobie z nimi powinniśmy poradzić. Termin wypłynięcia nie jest przez to zagrożony. Robota idzie bardzo pozytywnie, więc mam nadzieję, że szybko wróci do pełnej sprawności i potem ja będę 2 miesiące sobie odpoczywał. Moim pierwszym żeglarskim wspomnieniem był rejs w gimnazjum, na który zabrał mnie Daniel z jego wujkiem do Chorwacji. Była to majówka i w zasadzie od momentu, kiedy moja stopa zetknęła się z pokładem, to zostało tak już do dzisiaj i była to miłość od pierwszego wejrzenia. Moje pierwsze wspomnienie związane z żeglarstwem to jest właśnie obóz żeglarski, na który pojechałem
mając 7 lub 8 lat. Wtedy tak naprawdę zostałem zachęcony, wysłany tam przez rodziców, zachęconych przez mojego wujka, który wtedy zaczynał swoją przygodę z żeglarstwem. Oto jest lina Ondulera. A ty będziesz wybierała tą białą, co jest po lewej stronie, dobrze? Zdejmij to super. Tak, zdejmij sobie talię ze spektrum kabestanu, ona ci się przyda. Korby masz przy lewej, no to Daniela, są nawet dwie, polecam tą metalową. Z Mikołajem poznaliśmy się, jak miałem, z 10 lat. Okazało się, że będziemy w jednej klasie w gimnazjum. W gimnazjum chodziliśmy całe razem. Poszliśmy też razem do liceum, a na studiach otworzyliśmy razem działalność. Później zaczęliśmy tak myśleć o jakichś ambitniejszych planach żeglarskich. No i tak do nas przyszedł pomysł rejsu dookoła świata i jesteśmy w momencie, w którym wypływamy w październiku. Płyńcie z nami w rejs. Tak, właśnie o kostkę najbardziej. Do Gdyni. Albo dookoła świata. Tak, przez kanał panamski. Po Australię. Przez samozwańczy ocean indyjski. Aż z powrotem do Gdańska. Płynęliśmy tak daleko w morze, że straciłem widzenie na ląd. Ale spokojnie, doskonale wiem, gdzie jesteśmy i będziemy się kierować w stronę polskiego wybrzeża, na Zatoce Gdańskiej. Moja rodzina na początku myślała, oczywiście to jest kolejny głupi pomysł, który nie ma prawa realizacji i nic z tym nie zrobimy, ale będziemy tak gadać. Potem jak zaczęło robić się trochę poważniej, to się chyba lekko przestraszyli, że to jednak może się faktycznie wydarzyć. Na początku myślę, że osoby nie wierzyły, a później był szok, kiedy faktycznie ze wszystkim ruszyliśmy, kiedy ogłosiliśmy, że faktycznie chcemy wypłynąć w październiku i że zrobimy wszystko, żeby do tego doszło. Siedzenie za kołem sterowym to wielkie wyzwanie i bardzo męcząca praca. Dobra, zbierz luz teraz z niego. Który jest bosman? Ten taki młody, czy ten stary? No, ten stary chyba. A jak długo utonili i jaka długość jednostki? 12 metrów, do jutra, 6 osób na burcie. Proszę bardzo, 26. Dziękuję, bez odbioru. Dwa po lewej, trzy po prawej i jak coś to będziemy korygować. Staraj się je ułożyć najbardziej na tej najszerszej części, jakby co jest. Bijemy do Kei, czyli tak zwanego pomostu, przy którym sumują jachty. A następnie udamy się na przepyszny obiad do restauracji Browar Gdynia. Nie zapomnijcie zaobserwować nas po więcej. Chyba wiem, że każdy z nas miał ten pomysł wcześniej w głowie, w jakimś tam byle jakim wydaniu, ale jakby temat był wspólny. Przed jakimiś egzaminami często było tak, że wszyscy się martwili o ten egzamin, a ja nie mogłem przestać na przykład myśleć o tym, że co z tym rejsem dookoła świata i przychodziłem i mówiłem do nich, dobra, ten egzamin to jest nasz problem, ale mały, a jak popłynąć w rejs dookoła świata, to jest dopiero zagwozdka, nie? Chodziłem i tak pamiętam, że takie emocje mi towarzyszyły. Same początki wymyślania tego, że wokół
świata chciałbym popłynąć, to pamiętam, że właśnie siedziałem z moim ojczymem i rozmawiałem o tym, jak by można było to zrobić i analizowaliśmy możliwe trasy. W zasadzie szybko wymyśliliśmy, jaką trasą, jak to zrobić, a potem zostało tylko już myślenie, za co, kiedy, czym, z kim i w jakim okresie czasu. I to się szybko, takie plany się bardzo szybko tworzy. Potem tylko jakby najważniejszym krokiem było przejść do realizacji tego planu i znalezienia może jakby spraw i kwestii, które nam to umożliwią. Z przeciwnym kierunkiem jazdy. Przyszedł jak najbardziej pomyślnie, od razu złapaliśmy wszystkie cumy, a teraz tylko cyrkulujemy, żeby dobrać najlepsze miejsce na wychodzenie z jachtu bezpieczne dla załogi. Dobra, zbieraj teraz tą część. Do tej flagi, która jest na środku reklamów. Chcę tak w miarę elegancko równo. Chcesz inne, to możesz tam przełożyć na biegów. Tak, to bym cię prosił, żeby zrobiła. Boję się chyba najbardziej jakichś ewentualnych problemów z jachtem, takich, z którymi nie moglibyśmy sobie poradzić samodzielnie w jakimś krótkim czasie. No i troszkę obawiam się tego chłodnego przelotu jesienią przez Bałtyk, Morze Północne i Kanał Angielski, a później w zasadzie już raczej nie. Największą rzeczą, jaką się obawiam podczas tego rejsu, jest tak naprawdę, myślę, ogromny ruch statków, ogromnych kontenerowców, tankowców. Tutaj na tym etapie w kanale angielskim, czyli na samym początku, oraz w kanale kilońskim. Zawsze są sytuacje, w których a to zerwie się jakaś linka i zranie się to w sposób nagły, trzeba ogarnąć, co to była za linka, w którym momencie to się stało. To zawsze są stresujące sytuacje i kilka ich w życiu przeżyłem. Wszelakie awarie na jachcie, które dotyczą silnika, które dotyczą... Nie zdarzyła mi się nigdy awaria na kierunku, na szczęście, ani masztu. Tudzież jakieś zderzenie z jakimś obiektem pływającym, a już nie mówiąc o innym statku. I myślę, że dzięki tym wszystkim sytuacjom też dosyć dużo naprawić umiem samodzielnie. Sporo, generalnie takie techniczne aspekty żeglarstwa mnie bardzo interesują, więc mam nadzieję, że wykorzystam je tylko w sposób pozytywny i będą one cenną lekcją, jeżeli coś miałoby się odpukać, stać u nas. Mam tak erotycznie koić. Nie zagraj to jakoś. Muszę go na ostrzenie koniecznie. To jest około 550 dni spędzonych, no nie tylko podczas żeglugi, ale także w portach. Tak naprawdę samej żeglugi wychodzi około 9 miesięcy. No, podczas kiedy będziemy regularnie odwiedzać jakieś porty, będziemy pływać przez jakieś archipelagi, no to będziemy na pewno korzystać po prostu z jedzenia dostępnego tam na miejscu. Będziemy starali kupować się świeże rzeczy. Powiem tak, takiego śniadania na tej łódce to nie było od października. Najlepszym pożywieniem są podobno tuńczyki. Smakują one prosto z oceanu dużo lepiej niż takie kupione ze sklepu. Można jeść je na surowo w formie tatara, robić z tego steki, więc taki jeden tuńczyk to już jest dobre 2 czy 3 dni pysznego jedzenia i spokoju. Ale tak, mamy książkę, jeśli chodzi o ryby, z podziałem na to, gdzie będziemy płynąć, w jakich miejscach czego nie łowić, bo to też są gatunki ryb, które podobno łowi się w jednych miejscach, w drugich się ich nie łowi, ze względu na zanieczyszczenia, którymi się żywią.
Zapraszam na śniadanko. Jeśli chodzi o gotowanie, tutaj będę przodował w tym temacie. Natomiast bardzo mi to odpowiada, ponieważ wówczas zwolniony jestem z obowiązku zmywania. Zostawcie Titanica. Na początku generalnie był taki plan, żeby właśnie zgromadzić jakby listę znajomych, którzy pracują w jakichś firmach i wbrew pozorom dużo naszych znajomych też tworzy TME, także też dlatego udaliśmy się akurat do Was. Teraz robimy folię, odklejamy. Tak jest. To jest ta muzyka. No się tam to chyba, nie? Trochę tak ten. No bo tu jest lekka obłość, ale to spoko. To zajebiście wygląda, no. Ładny ten magentowy. Brawo. Super. To był mój pomysł, bo TME jest bardzo blisko mojego domu. I wyglądaliście na fajną firmę, jeśli chodzi o takie podejście do... Nie wiem, chyba do nowoczesnych, młodych ludzi, tak bym to określił. Natomiast myśleliśmy o Was przede wszystkim na początku jako o dostawcy części, bo tak nam się kojarzyło, że elektronika wszelaka to coś, co na pewno będzie przydatne. A potem no to już tak jakoś poszło samo z siebie. To wyszło super to. To prawda. Ha! Tutaj jest ten zmysł. Dobra. Jest dobrze, wchodź. Inga, przygotuj do oddania. Myślę, że najbardziej będę tęsknił za ludźmi jednak. Zarówno za swoimi przyjaciółmi, może trochę za rodzicami, za moim rodzeństwem i za dziadkami. Natomiast będę chciał mieć z nimi stały kontakt. Myślę, że po naszym powrocie no, dużo się zmieni. Nie jestem w stanie sobie do końca tego wyobrazić. Myślę, że na pewno będzie inaczej. Będziemy starsi i przede wszystkim będziemy jakby po tylu doświadczeniach, pewnie fajnych i niefajnych, że na pewno jakoś to na nas wpłynie. Tam jeszcze Inga sklorowała się, bo jeszcze stację zaliczamy, więc to możesz od razu iść tam sobie pracować, bo będziemy zaraz stawali lok tutaj. Nie gadaliśmy na te tematy takie psychologiczne jeszcze z nikim i nie planowaliśmy, znaczy może bardziej planowaliśmy, ale nie robiliśmy tego dotychczas, jeśli chodzi o jakieś konsultacje. My na pewno między sobą ustalamy jakby jakieś tam rodzaj rozwiązań różnych sytuacji z góry, żeby mieć jakieś tam scenariusze przetrenowane i wiedzieć, jak się w nich zachować. Na pewno dzięki łączności satelitarnej będziemy starali się na bieżąco porozumiewać ze światem zewnętrznym, żeby tutaj nie zwariować. I tyle, no wyjdzie w pranie, jak to się mówi. Tak, to w zasadzie takie życie, da się dostosować życie z domu na jacht. Myślę, że nie jest to aż taka wielka przepaść, tylko trzeba zaaktualizować to wieczne bujanie i latanie wszystkiego dookoła. Paula, jak zjesz, to skoczysz po płyn do naczyń. Po co? Jak się rozleje, to się płynę do naczyń z obojętnie.
To jest moja pozycja pociania tak zwana. No dawaj, Joga. Joga, nie nagrywam. Trzymaj. I teraz pierwsza zasada, nie skaczemy z liną, tylko lina leci pierwsza. Pokopałeś? Tak, jest zawiązana. Ja strzelam, że około 50 wlejemy. No. Niecałe 13. Ja dolałem dychę, to to jest, jeżeli wpaliśmy 25 dych. Daj. Przygotowaliśmy też możliwość dołączenia do nas na etapach wyprawy. Taka możliwość troszkę odciąży budżet, pozwoli sfinansować część rzeczy. A po drugie, chcielibyśmy jak najwięcej osób zarazić żeglarstwem, pokazać im, że jest to super inicjatywa związana z podróżowaniem i z taką po prostu żeglarską aktywnością. Dobra, Paula, ja wezmę pijacz na górę, a ty byś linki sklorowała, to już będzie luksusowo, w ogóle super ekstra. Tak zwane majstersztyk, wówczas mielibyśmy. Moja dzisiaj ma urodziny. Naprawdę ma. Dzwoniłeś z życzeniami? Nie, później to zrobię. Nie mam telefonu zresztą. Na pewno fajne integracyjne doświadczenie to są jakieś wieczorne seanse filmowe na oceanie. O tym dużo osób pisze w książkach, które powstają teraz, bo pewnie te starsze książki o tym raczej nie opowiadają. Oraz takie jakieś małe celebracje związane z etapami jakby pokonania danego odcinka trasy. To zawsze jest fajne i buduje nowe relacje na pewno. Wiele jest takich ciekawych rzeczy, które możemy robić podczas tej wyprawy. Nie nazwałbym tego jakimiś swoimi pasjami, no ale oprócz żeglowania to jest też jakby podróżowanie. To jakby się ze sobą łączy. Po prostu zobaczenie nowych miejsc, poznanie jakichś innych kultur. Poznanie całej masy, myślę, że ciekawych i dla nas może się wydawać inspirujących ludzi po drodze. Przemyślane jest to tak, żeby każdy znalazł coś dla siebie, zarówno pod takim kątem bardzo stażowo-żeglarskim, jak i bardziej poznawczym i turystycznym, żeby zobaczyć jakieś fajne miejsce. A jak to wyjdzie, to zobaczymy. Kilka osób się zadeklarowało na dołączenie i myślę, że będzie to fajna, wspólna przygoda. Dajemy gazu, chodzimy w nadświetlną, nadmorską przestrzeń. Zaraz wejdziemy w świt, na falach będziemy fruwać, jak te mewy, które fruwają nad horyzontem. Zasadniczo w ciągu dnia z pewnością nie będziemy się jakoś dzielić zadaniami. No a podczas nocy, kiedy trzeba po prostu czuwać, czy podczas kiedy jakaś jedna z osób będzie zmęczona i chciała iść spać, no to druga będzie przejmowała większość obowiązków, nadzór nad wszystkim. A w nocy, no to na zmianę pewnie. No bo mając działającą elektronikę związaną z ICE-em i z alarmami odnośnie statków w okolicy, to na oceanie naprawdę ciężko się w kogoś władować. Oczywiście mówimy o sytuacji, kiedy nie zagraża nam jakaś niebezpieczna pogoda, więc my będziemy się po prostu dzielić na 3 lub 4 godziny takiej zmiany, kiedy jedna osoba może sobie spać, a druga monitoruje, co się dzieje. To na przykład tutaj widzimy jakieś inne statki. Falcon na przykład tutaj płynie jakiś do Sopotu najprawdopodobniej.
tu mamy Sopot. I w Sopocie nikt ISA włączonego nie ma akurat. Zwyczajnie wybraliśmy taką trasę, gdzie tych piratów rzekomo ma nie być, chociaż ostatnio był przypadek, że pojawili się w Kolumbii, gdzie my będziemy. Natomiast już od samego początku skreśliliśmy trasę, która wiedzie przez kanał Suezki, tam gdzie ich ryzyko, ich wystąpienia jest największe. Też piraci w tych czasach działają trochę inaczej, ich interesują raczej statki i ewentualne jakieś duże jachty, na których po prostu jest szansa zarobić. Nasza łódka ani nie jest luksusowa, ani nie jest nowa, ani nie jest jakaś najdroższa na świecie, wręcz raczej jest jedną z pewnie z tańszych możliwych, więc wątpię, żebyśmy byli dla nich łakomym kąskiem. Moi drodzy, znajdujemy się na kursie kolizyjnym z wielkim tankowcem. Obecna sytuacja przymusza nas do zrobienia zwrotu. Do zwrotu przez sztak. Prawy focashot. Luz. Książka ma być o spełnianiu marzeń. Na przykładzie akurat w tym wypadku rejsu, ale ogólnie o tematyce żeglarstwa i tego, jak to akurat w moim przypadku się w głowie rozwijało, a potem ta część pisana podczas rejsu to taki, mówię, taka trochę forma dziennika jachtowego połączona z opisem miejsc, które chcemy odwiedzić i mam nadzieję, że odwiedzimy. Zobaczymy, jak się zakończy rejs. To też będziemy myśleć o zakończeniu. Ale pierwszy rozdział jest taki raczej o marzeniach i o takim podejściu do zrobienia tego kroku naprzód. No, w naszym przypadku w żeglarstwie, a w przypadku innych to, nie wiem, może być zrobienie remontu pokoju czy przejechanie rowerem 100 km. W zależności od tego, co kogo jara i kto, jakie ma cele w życiu, to ważne jest tylko tego, żeby nie bał się je realizować. Albo chociaż podjąć próbę.